A cały projekt Spowiedź Diabła to dzieło właśnie grupy teatralnej Siedem Grzechów, restauracji Villa Aromat oraz fundacji Jesteśmy Blisko. I właśnie dwie panie z tej organizacji chciałbym poprosić teraz na scenę. Panią przewodniczącą Rady Fundacji, panią Małgorzatę Wypychewicz. Wielkie brawa. Witamy serdecznie. I prezes zarządu fundacji, panią Iwonę Dobosz. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj na tej scenie reżyser i ekipa Spowiedzi Diabła odkryła przed nami mroczną, nieznaną nam sferę rzeczywistości. Rzeczywistości, której częścią był pan Piotr. Jestem poruszona tą historią, pana historią, wstrząśnięta tym, że takie rzeczy dzieją się obok nas, blisko. Autentyzm tego przedstawienia obudził ogromne emocje. Gratuluję panu, że odważył się pan zmienić swoje życie. Wierzę, że pana historia sprawi, że wielu młodych ludzi nie dokona tych złych wyborów, skłoni ich do refleksji. Życzę panu wytrwałości w podróży po tej dobrej drodze. Trzymam kciuki, bo jest o co walczyć. Z pewnością życiorys głównego bohatera skłania nas do refleksji. Jak pokazuje jego historia, życie to ciągłe zmiany. W każdej chwili możemy zmienić swój los, wpłynąć na niego, a tym samym niejako narodzić się na nowo. Drodzy Państwo, nie bójmy się tego, bo jak widać, zmiany mogą być początkiem nowej, lepszej drogi, czego dowodem jest biografia głównego bohatera Piotra. Przykładem na to jest również postać Grzegorza, reżysera spektaklu. Pokazał, że warto zawalczyć o siebie i swoją pasję. Jak widzimy, wszystko jest możliwe. Nawet szef ochrony może tworzyć teatr. Panowie, ponownie z tego miejsca życzę wam powodzenia. Róbcie tak dalej. Przy tej okazji dziękuję również wszystkim zaangażowanym w projekt i państwu. Widzom, którzy chcieli z nami spędzić ten wieczór. A teraz, szanowni państwo, zapraszam wszystkich serdecznie na lampkę szampana i coś słodkiego. Celebrujmy, drodzy państwo, wspólnie tę chwilę. Wielkie brawa jeszcze raz dla wszystkich aktorów.